do tej pory nie zdarzyło się, żeby w trakcie jakiejkolwiek kampanii taki hejt wylewał się na całą naszą grupę lub na nasze pojedyncze osoby. Chcemy zaprotestować przeciwko barwom kampanii, które tutaj mają w Chorzowie miejsce, które na dzień dzisiejszy polegają na zastraszaniu nas, naszych kandydatów do Rady Miasta, na niszczeniu materiałów wyborczych. W zeszłym tygodniu doszło do kilku skandalicznych rzeczy. To z jednej strony umieszczanie na portalach kibolskich groźb karalnych w stosunku do prezydenta. No wiemy, że to nie jest środowisko, które grozi bezpodstawnie. To nie są żarty. To jest mowa nienawiści, ale być może także obietnica. Tego nie wiemy. Dziś się prezydent złożył doniesień do prokuratury w tym zakresie i mam nadzieję, że właściwe organy państwa będą to sprawdzać i wyciągną z tego konsekwencje. Nawoływanie do śmierci, no nie jest to chyba dzisiaj przyjęta zasada prowadzenia kampanii wyborczej w krajach demokratycznych, a takim krajem się przecież uważamy. Obawia się pan o swoje bezpieczeństwo? No niewątpliwie tak. Rodzina odczuwa bardzo duży niepokój w związku z tym. Ja tam być może jestem bardziej odporny już psychicznie na to jakoś przygotowany. Natomiast do tego stopnia jeszcze się nie spotkaliśmy z takim hejtem, jaki jest w tej chwili. W nocy z środy na czwartek dwie niezidentyfikowane osoby przebrane w kominiarkach, w kapturach, w rękawiczkach wtargnęły na moją posesję. No i pomalowały elewację mojego domu. Kampanie wyborcze zawsze buduje pewne emocje, konflikty, spory i to jest zupełnie naturalne, ale w momencie, w którym te konflikty przeradzają się w mowę nienawiści, w groźby karalne, w naruszenie miru domowego, kiedy kandydaci boją się kandydować, kiedy rodziny są zastraszane, to mamy poważny problem i w Chorzowie mamy poważny problem, dlatego potrzebne są bezwzględne działania. Zawiadomienie do prokuratury, jasne potępienie takich zachowań. Już teraz wiemy, że nawet we własnym domu nie możemy się czuć spokojnie, skoro w nocy potrafią dwie osoby wtargnąć na posesję bez żadnych skrupułów, mimo monitoringu i pomalować ścianę. Dzisiaj ściana, co jutro. Jest kampania wyborcza, owszem, jest to kampania do samorządu terytorialnego i kampanie rządzą się różnymi prawami, ale prawami. A to jest bandytyzm, chuligaństwo. Jeżeli ja słyszę od radnych, że są tacy wśród nich, albo tych, którzy już nie ma, wieloletni radni, którzy porezygnowali z kandydowania, ponieważ dostawali groźby bezprawne, że ludziom wchodzi się na posesję, maluje się sprejem budynki, grozi się, no to znaczy, że mamy do czynienia z bandytami. Nigdy nie było czegoś takiego. Debata powinna być merytoryczna, debata jest demokracja, czyli wywieszanie banerów, plakatów w miejscach do tego dozwolonych za zgodą właścicieli powinna być takim podstawowym standardem demokracji. Każdy ma prawo wyrazić swój pogląd i poddać go pod ocenę wyborcom, którzy 7 kwietnia pójdą do wyborów i zdecydują. Jak zatem powinna wyglądać ta debata polityczna? Powinna być rozmowa. No. Jesteśmy w samorządzie od lat. Konkurujemy z różnymi ludźmi i zawsze to była rozmowa, zawsze to była debata, zawsze to była dyskusja na programy, na argumenty. To, że są emocje, jest rzeczą normalną, ale nigdy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś się bał kontrkandydata, żeby bał się, że jak ktoś powie, zaatakują jego rodzinę albo dzieci, albo namalują mu coś na elewacji posesji. To jest normalne, że jest konflikt. To jest zupełnie naturalne. Ale jeśli zaczyna się robić strach, groźby karalne, groźby śmierci, to na końcu zawsze mogą skończyć się ich realizacją po prostu. Kampania potrwa jeszcze 5 tygodni i w tym czasie trzeba spowodować, żeby mieszkańcy Chorzowa mieli możliwość swobodnego, spokojnego podjęcia decyzji. No, to jest absolutnym skandalem jest zniszczenie materiałów wyborczych. To jest przestępstwo. Ja przypominam, to jest przestępstwo. I za te przestępstwa będą na pewno wszyscy odpowiadać, którzy je popełnili. I to, że założycie sobie kominiarki, to, że założycie sobie rękawiczki, to, że założycie sobie kaptury, nie spowoduje, że będziecie bezkarni. Zobaczycie, wszyscy poniesiecie odpowiedzialność. Tego jeszcze nie było, tak być nie może. To inaczej będziemy mieli do czynienia, że ludzie w kominiarkach, że ludzie, którzy są gangsterami, będą rządzić tym miastem.